Samodzielnego publicznego sanatorium rehabilitacyjnego imienia Janusza Kowczaka w Krasnogrodzie. Bardzo serdecznie witam wiceprezesa Rady Ministrów, ministra aktywów państwowych, pana Jacka Sasina. Witam wiceministra zdrowia, pana Waldemara Kraskę. Witam serdecznie posła Parlamentu Europejskiego, panią Beatę Mazurek. Witam senatora Rzeczpospolitej Polskiej, pana Jerzego Chruścikowskiego. Witam bardzo serdecznie posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, panią Beatę Strzałka. Witam posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Sławomira Zawiślaka. Witam posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Tomasza Zielińskiego. Witam bardzo serdecznie władze kościelne na czele z jego ekscelencją księdzem biskupem Marianem Rojkiem. Witam bardzo serdecznie wicewojewodę lubelskiego, pana Roberta Gmitruczuk. Witam wicemarszałka województwa lubelskiego, pana Michała Molawę. Witam bardzo serdecznie starostę powiatu zamojskiego, pana Stanisława Grześko. Witam przewodniczącego Rady Powiatu Zamojskiego, pana Krzysztofa Rusztyna. Witam burmistrza Krasnobrodu, pana Kazimierza Misztala. Witam bardzo serdecznie wicestarostę powiatu zamojskiego, pana Witolda Maruchę. Witam dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, pana Marka Komala. Witam serdecznie radnego Sejmiku Wojewódzkiego, pana Krzysztofa Gałaszkiewicza. Witam również wszystkich samorządowców, radnych różnych szczebli, pracowników oraz wszystkich, którzy zechcieli przybyć na naszą dzisiejszą uroczystość. Teraz bardzo proszę o podpisanie aktu erekcyjnego. Do podpisania aktu erekcyjnego zapraszam pana premiera Jacka Sasina. Bardzo dziękujemy. O podpisanie bardzo proszę pana wiceministra zdrowia Waldemara Kraskę. Dziękuję. Zapraszam jego ekscelencję księdza biskupa Mariana Rojka. Dziękuję. Zapraszamy pana wicewojewodę lubelskiego Roberta Gmitruczuka. Zapraszamy pana wicemarszałka województwa lubelskiego, pana Michała Mulawę.
Zapraszamy pana starostę zamojskiego, pana Stanisława Grześko. Zapraszam panią poseł do Parlamentu Europejskiego, panią Beatę Mazurek. Dziękuję. Zapraszamy pana senatora Jerzego Chruścikowskiego. Zapraszamy pana posła na Sejm Sławomira Zawiślaka. Dziękujemy. Zapraszam pana posła Tomasza Zielińskiego. Zapraszam pana posła, przepraszam panią poseł Beatę Strzałkę. Bardzo dziękuję. Pan przewodniczący Rady Powiatu Zamojskiego, pan Krzysztof Rusztyn. Pani dyrektor Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego w Krasnobrodzie, pani Beata Kowal. Bardzo dziękuję. Pan burmistrz Krasnobrodu, Kazimierz Misztal. Pan dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, pan Marek Kamola. Dziękuję. Zapraszam pana starostę Stanisława Grześko o umieszczenie aktu w kapsule czasu.
chwila dla reporterów jeszcze i proszę o wmurowanie. Bardzo dziękuję. O poświęcenie bardzo poproszę Jego Ekscelencję księdza biskupa Mariana Rojka. Serdecznie mógł zapłać. O zabranie głosu bardzo proszę pana premiera Jacka Sasina. Ekscelencjo księże biskupie, szanowna pani europoseł, państwo parlamentarzyści, panie ministrze, panie marszałku, panie wojewodo, panie starosto, wszyscy, panie burmistrzu, wszyscy szanowni państwo. Sama reprezentacja władz na tej uroczystości wskazuje, jak to jest ważne wydarzenie dla Krasnobrodu, dla powiatu zamojskiego, a myślę, że nie będzie przesady, jeśli powiem, że to jest ważne wydarzenie dla całej Lubelszczyzny, bo Krasnobród to takie miejsce ważne na mapie Lubelszczyzny, to takie miejsce, do którego tłumnie przyjeżdżają mieszkańcy nie tylko Lubelszczyzny, ale całej Polski. Myślę, że w całej Polsce Krasnobród jest znany jako uzdrowisko, znany jako miejsce, które wita przybywających tutaj znakomitymi właściwościami przyrodniczymi, klimatycznymi. I w Krasnobród, który znany jest jako uzdrowisko już od XIX wieku, zasługuje rzeczywiście na to, żeby znaleźć się w takim centrum zainteresowania nie tylko kuracjuszy, ale również władz, które mają w rękach te instrumenty, które umożliwiają rozwój takich miejscowości, takich miejsc jak Krasnobród. To sanatorium rehabilitacyjne, na terenie którego się znajdujemy, ma już kilkudziesięcioletnią tradycję, ponad 60 lat funkcjonowania i to sanatorium potrzebuje takiego nowego życia, nowego impulsu. W ciągu tych 60 lat zmieniły się standardy, zmieniły się oczekiwania również kuracjuszy, a i degradacja infrastruktury jest czymś naturalnym przez tak długi okres czasu, dlatego potrzeba tutaj nowych inwestycji i ta nowa inwestycja właśnie dzisiaj się zaczyna. Ona się zaczyna dzięki staraniom przede wszystkim powiatu zamojskiego, pana starosty Stanisława Grześko, który rzeczywiście w tej sprawie był bardzo aktywny i niezwykle mocno zabiegał o to, aby ta inwestycja mogła się rozpocząć, ale ona się może rozpocząć również dzięki temu, że rząd Rzeczypospolitej, rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, dostrzegając oczekiwania i potrzeby takich miejscowości jak Krasnobród, takich społeczności, stworzył mechanizmy finansowego wsparcia dla tego typu inwestycji. Przede wszystkim Fundusz Inwestycji Lokalnych. Ten fundusz, który w skali całego kraju opiewa na kwotę 13 miliardów złotych, ogromne
pieniądze, które są kierowane na inwestycje właśnie w samorządach, na te inwestycje, które wprost najbliżej są obywateli, które bezpośrednio służą mieszkańcom, a tak jak tutaj nie tylko mieszkańcom, ale również tym, którzy tutaj przybywają w poszukiwaniu możliwości poratowania swojego zdrowia. 13 miliardów w skali kraju, w tym dla województwa lubelskiego z tych 13 miliardów to jest ponad 900 milionów złotych. Ogromny zastrzyk finansowy na inwestycje. Z tych 900 milionów 110 milionów to są pieniądze, które zostały przeznaczone na inwestycje w szeroko pojętą sferę ochrony zdrowia. Z tych pieniędzy, o których mówię, tych ogromnych pieniędzy, 6 milionów w tej chwili trafia tutaj, do Krasnobrodów, do tego sanatorium, aby móc rozpocząć rzeczywiście inwestycję oczekiwaną, inwestycję takiej rewitalizacji przychodni rehabilitacyjnej. To jest inwestycja warta 10 milionów złotych, z tego, jak powiedziałem, 6 milionów w tej chwili z funduszy rządowych, ale to nie koniec ambitnych zamierzeń władz powiatu, bo w planie jest rewitalizacja i rozbudowa, unowocześnienie, ale również dostarczenie tutaj nowego sprzętu medycznego na kwotę 80 milionów złotych. Ogromne wyzwanie. Mam nadzieję, jestem o tym przekonany, że to wsparcie rządowe tutaj będzie w dalszym ciągu kontynuowane, tym bardziej, że mamy w tej chwili tworzone nowe mechanizmy wsparcia, za chwilę o nich powiem kilka słów, ale że również włączą się w tą inicjatywę inne podmioty, nie tylko powiat, nie tylko rząd, ale również tutaj z nadzieją przywitałem dzisiaj obecność pana marszałka Michała Mulawy, wicemarszałka województwa lubelskiego, bo mam nadzieję, że jest to zapowiedź, że również samorząd województwa będzie wspierał rzeczywiście tą inwestycję. To jest inwestycja niezwykle ważna, tak jak powiedziałem, w wymiarze nie tylko lokalnym, ale w wymiarze szerszym i myślę, że tutaj zaangażowanie województwa byłoby czymś absolutnie naturalnym. Szanowni Państwo, to, że dzisiaj jesteśmy tutaj w placówce, co by nie mówić, jednak ochrony zdrowia, bo w sanatorium to jest to miejsce, gdzie ludzie chorzy, ludzie, którzy potrzebują rzeczywiście rehabilitacji, mogą dochodzić do pełnych sił. To nie jest przypadek. My jesteśmy cały czas jeszcze w trakcie epidemii koronawirusa, tej epidemii, która dotknęła bardzo wiele osób w Polsce, a która nie pozostaje bez wpływu na stan zdrowia pacjentów nawet po wyleczeniu. Takie miejsca jak to sanatorium, to jest miejsce, gdzie te osoby, które przeszły w chorobę COVID-19, będą mogły dochodzić do zdrowia. Takich miejsc w Polsce musi być dużo, muszą być nowoczesne i muszą być rzeczywiście przystosowane do wymogów dnia dzisiejszego. I my dostrzegamy tą konieczność, myślę, że wszyscy dostrzegamy, nie tylko rząd, nie tylko samorządy, ale myślę, że wszyscy Polacy dostrzegają dzisiaj taką konieczność bardzo mocnego skupienia się na ochronie zdrowia. Te ostatnie miesiące, czy ostatnie rok z kawałkiem pokazały, że dobrze działający system opieki zdrowotnej to nie jest coś, co jest jakąś fanaberią, ale coś, co jest wielką koniecznością. Jest to coś, co powoduje, że możemy skutecznie walczyć o zdrowie i życie Polaków, szczególnie w tak ekstremalnych warunkach, jak właśnie epidemia COVID-19. Dlatego przygotowując założenia programu na najbliższe lata, programu rządu i programu Prawa i Sprawiedliwości, ogromną uwagę poświęciliśmy właśnie ochronie zdrowia. W tym programie, który nazwaliśmy Polskim Ładem, w tym programie ta problematyka zajmuje rzeczywiście bardzo poczesne miejsce. To są nie tylko dodatkowe pieniądze na ochronę zdrowia, ale też takie rozwiązania oczekiwane, niezwykle oczekiwane, jak likwidacja limitów przyjęć do specjalistów. To chcemy w najbliższym czasie osiągnąć w pierwszej kolejności dla najmłodszych, dla dzieci, dla młodzieży, a w dalszej kolejności dla wszystkich Polaków. Szeroki program diagnostyczny
dla osób 40+, tak abyśmy rzeczywiście we wczesnym okresie mogli rozpoznawać i bardziej skutecznie leczyć choroby, ale również rozwój sieci kardiologicznej czy onkologicznej, tak aby te najgroźniejsze choroby, które powodują najwięcej zgonów, mogły być leczone jeszcze bardziej skutecznie. Ale to nie tylko tego typu programy, ale to również modernizacja szpitali, modernizacja placówek zdrowotnych. Dlatego zapowiedzieliśmy i utworzymy taki specjalny fundusz medyczny oraz fundusz modernizacji szpitali, który będzie właśnie służył temu, aby w tego typu placówki, ale również szpitale, te szpitale powiatowe, szpitale wojewódzkie, te szpitale, które są zarządzone przez samorządy i często dzisiaj borykają się z niedofinansowaniem, z niedoposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny, żeby mogły uzyskać szansę na to, aby te nierówności w stosunku do tych najbardziej rozwiniętych placówek medycznych wyrównać. Ale również jest to kwestia zarządzania w ochronie zdrowia. Dlatego chcemy również utworzyć wyspecjalizowaną jednostkę, która będzie zarządzała, będzie przejmowała w zarządzanie te placówki ochrony zdrowia, które są źle dzisiaj zarządzane, bo przecież nie możemy również tego nie dostrzegać, że tak się również w wielu miejscach dzieje, że nie tylko pieniądze, ale również dobre zarządzanie tymi pieniędzmi to jest klucz do sukcesu, aby Polacy mogli korzystać rzeczywiście z nowoczesnej, dobrze działającej służby zdrowia. I na koniec o tych pieniądzach na służbę zdrowia, bo my zapowiedzieliśmy, Szanowni Państwo, że w ciągu najbliższych 6 lat ten poziom finansowania służby zdrowia w Polsce osiągnie 7% PKB. To jest tyle, ile średnio wynosi to w Unii Europejskiej, bo w Unii Europejskiej to zaangażowanie rzeczywiście pieniędzy publicznych na ochronę zdrowia jest właśnie na takim poziomie 7%, więc możemy powiedzieć, że w ciągu najbliższych 6 lat osiągniemy tą dobrą średnią europejską, Unii Europejskiej, jeśli chodzi o nakłady na ochronę zdrowia. Te nakłady, które i tak rosną, bardzo mocno rosną w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, bo ja przypomnę, to jest, myślę, że warto o tym powiedzieć, że kiedy przychodziliśmy do władzy, to mieliśmy dane ostatnie z 2014 roku, to jest ostatni pełny rok rządów naszych poprzedników z Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Wtedy te nakłady na służbę zdrowia wynosiły 73 miliardy złotych. To było nieco tylko ponad 4,5% PKB. Marny wynik, można powiedzieć. Rzeczywiście taki, który nie dawał nadziei na dobrą opiekę zdrowotną dla Polaków. W ciągu tych ostatnich kilku lat do 2020 roku udało nam się powiększyć te nakłady o ponad 50 miliardów złotych. Dzisiaj to jest już 124 miliardy złotych, mówię o danych z ubiegłego roku, i to jest 5,85% PKB, czyli zbliżamy się do tych 6%, coś, co jeszcze kilka lat temu było marzeniem, aby ten poziom nakładów był na poziomie 6% PKB. Dzisiaj właściwie jest w zasięgu ręki i w najbliższym czasie to finansowanie na tym poziomie osiągniemy, a tak jak powiedziałem, za kilka lat osiągniemy 7%, czyli średnią europejską. Szanowni Państwo, zdrowie jest, było, jest i pozostanie dla nas priorytetem. Najważniejsze jest zdrowie i życie Polaków. To jest coś, to jest dewiza, która zawsze przyświecała naszym rządom Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, i tak będzie również dalej. Ważne są wszystkie inwestycje, infrastruktura drogowa, kolejowa, ważne jest podnoszenie poziomu życia we wszystkich obszarach i nad tym będziemy również pracować, ale ochrona zdrowia, jak powiedziałem, jest i pozostanie naszym priorytetem. Na koniec chciałem bardzo serdecznie pogratulować władzom powiatu zamojskiego, panu staroście Stanisławowi Grześko, panu wicestaroście, Radzie Powiatu, wszystkim, którzy takim ogromnym zaangażowaniem dbają o to, aby tutaj w powiecie zamojskim ten poziom życia był coraz wyższy, bo to przecież nie tylko ta inwestycja, no warto o tym powiedzieć, ale ta ilość funduszy pozyskana przez władze powiatu jest rzeczywiście imponująca. Najlepiej chyba idzie w drogach tutaj na terenie powiatu. Ponad 178 kilometrów nowych, wyremontowanych dróg. To jest miara sukcesu. Ponad 100 milionów złotych wydane właśnie na
drogi w ostatnich latach. Z tego 64 miliony, które udało się pozyskać środków zewnętrznych, zarówno tych rządowych, jak i funduszy europejskich. Tych inwestycji jest naprawdę bardzo dużo, a myślę, że będzie bardzo dużo więcej jeszcze, bo tej aktywności rzeczywiście lokalnym władzom nie brakuje. Za to bardzo serdecznie dziękuję jako również poseł z tego okręgu wyborczego, w którego skład wchodzi powiat zamojski. Myślę, że będę wyrazicielem tutaj nas wszystkich, parlamentarzystów z tego okręgu, zarówno pani europoseł, pani poseł, pana posła, pana senatora, wszystkich, którzy tutaj jesteśmy, wspólnie dziękujemy za tą pracę na rzecz mieszkańców, gratulujemy i obiecujemy wsparcie ze swojej strony, bo widzimy, że to wsparcie przynosi dobre efekty, a władze powiatu zamojskiego potrafią rzeczywiście z tych szans, z tych środków, które są dzisiaj do dyspozycji, znakomicie skorzystać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie premierze. O zabranie głosu bardzo poproszę pana ministra Waldemara Kraskę. Panie premierze, jego ekscelencjo, pani poseł, państwo parlamentarzyści, samorządowcy, tak liczy tutaj dzisiaj zgromadzeni. Pan premier właściwie o służbie zdrowia już wszystko powiedział, ale tylko świadczy o tym, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości wielką wagę przywiązuje do zdrowia i życia Polaków. Od wielu miesięcy walczymy z pandemią i muszę pani powiedzieć, że nie było takiego momentu, że pan premier, tu obecny pan Jacek Sasin, czy też premier Mateusz Morawiecki, odmówiłyby nam jako Ministerstwu Zdrowia jakichkolwiek środków na walkę z koronawirusem. Te miesiące na pewno zmieniły nasz ogląd sytuacji, nasze życie, nie tylko w sferze zdrowotnej, ale także w sferze gospodarczej czy w sferze społecznej. Tą walkę toczymy od wielu miesięcy. W tej chwili, jeśli śledzicie państwo media, mamy jakby chwilę oddechu, ale jak pokazują nasze prognozy, ale także sytuacja w wielu krajach, także europejskich, nowe mutacje niestety mogą uderzyć na jesieni z zdwojoną siłą. Dlatego cieszy mnie ta inicjatywa, ponieważ wielu Polaków w czasie pandemii trafiło do polskich szpitali. Wielu Polaków wygrało tą walkę z koronawirusem, ale po przebyciu tej choroby okazuje się, że są pewne objawy, które utrzymują się zdecydowanie już dłużej. Specjaliści mówią o tak zwanym zespole pokowidowym, czyli zespole, który dotyczy głównie układu oddechowego, ale nie tylko, także układu ruchu, układu sercowo-naczyniowego, ale także sfery psychicznej, bo myślę, że choroby depresyjne, także pokowidowe, mają bardzo wielkie znaczenie. Więc bardzo cieszy mnie to, że akurat tutaj, w tej pięknej miejscowości, w tak pięknym otoczeniu powstanie, będzie rozbudowany kompleks sanatoryjny, także z myślą o tych pacjentach post-covidowych, bo myślę, że ten problem na pewno będzie jeszcze przez wiele, wiele miesięcy, a może nawet i lat, bardzo ważny dla Polaków. Ten problem rehabilitacji post-covidowej i nie tylko jest ważny tutaj na Lubelszczyźnie, w całym kraju w tej chwili uruchomiliśmy sieć takich laboratoriów, ale cieszy mnie to, że ten równy dostęp także będzie i tutaj, nie tylko duże miasta, nie tylko te kurorty sanatoryjne, które biorą udział w tym programie, ale także te miejscowości, gdzie możemy przyjechać tutaj i cieszyć się tym spokojem, tą ciszą, bo myślę, że w dobie pandemii właśnie to wyciszenie jest nam jak najbardziej potrzebne. Pan premier bardzo dużo mówił o nakładach na polską służbę zdrowia i rzeczywiście od momentu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość objęło rządy w Polsce, te nakłady z roku na rok naprawdę rosną. I Polski Ład, który tak w tej chwili promujemy, jest wielką szansą dla polskiej służby zdrowia. To są naprawdę ogromne, ogromne pieniądze, nie tylko w infrastrukturę szpitalną, ale także w kadrę, bo myślę, że inwestycja w służbę zdrowia nie powinna się ograniczać do pięknych budynków, do pięknego i dobrego sprzętu, ale także przede wszystkim w ludzi, w kadry, które muszą być bardzo dobrze wykształcone. Ja przypomnę, że kształcenie lekarza, specjalisty to jest 11 lat, to jest dość długotrwały proces, tego się nie da przyspieszyć z miesiąca na miesiąc, ale także teraz będziemy zwiększali ilość
limity przyjęć na studia medyczne, więc myślę, że ten efekt będzie za parę lat na pewno bardzo widoczny, ale także i aspekt finansowy, bo wiemy, że Polska Służba Zdrowia jest od wielu lat borykała się z niskimi wynagrodzeniami. Te ustawy, które są w tej chwili przyjmowane, przyjęta ustawa o najniższym wynagrodzeniu, także spowoduje to, że młodzi ludzie będą wybierali ten kierunek tak bardzo ważny dla Polskiej Służby Zdrowia. Nie mówię już tylko o lekarzach, ale także o pielęgniarkach, czy też o ratownikach medycznych, czy też innych pracownikach Służby Zdrowia tak bardzo nam potrzebne. Więc jeszcze raz wszystkim Państwu gratuluję, że akurat tutaj taka inwestycja powstanie. Na pewno ona nie będzie służyła tylko mieszkańcom Lubelszczyzny, bo wiem, że tu przyjeżdżają także kuracjusze z całej Polski. Jest to naprawdę bardzo urokliwe miejsce. Jestem tu pierwszy raz, ale jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo panie ministrze. O zabranie głosu proszę panią poseł Beatę Mazurek. Przedmówcy w zasadzie powiedzieli wszystko. Kiedy przemawiał pan premier, to wymieniliśmy słowa z panem ministrem, że w zasadzie nie wiadomo co mówić, bo on mówi wszystko. Niestety to jest tak, jak się ma człowieka, który ma wiedzę, który ma dostęp, który potrafi mówić. Ale ja powiem tak, jako mieszkanka Lubelszczyzny jestem bardzo szczęśliwa, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dostrzega potrzeby naszych małych ojczyzn, że mamy takiego Jacka Sasina, który o te interesy Lubelszczyzny w Warszawie dba. Ale myślę, że dzisiaj najszczęśliwszym człowiekiem to jest pan starosta, ponieważ kiedy tutaj przyjechałam, to pokazał mi tyły tego sanatorium i mówił o tym, co tutaj zamierzają zrobić. Myślę, że to jest ogromna wartość i radość, nie tylko dla niego, ale też dla jego współpracowników. I kończąc powiem tak, z całego serca życzę wszystkim, którzy będą użytkowali ten obiekt, by po kuracji, po pobycie sanatorium, wychodzili z tego pomieszczenia, z tych pomieszczeń tak naprawdę wyleczeni. Dotyczy to nie tylko mieszkańców Lubelszczyzny, ale i całej Polski. Ale życzę również ludziom, którzy będą tutaj zatrudnieni, stabilnych, bezpiecznych i dobrze wynagradzanych miejsc pracy. Dziękuję pani poseł. O kilka słów poproszę jeszcze pana marszałka Michała Mulado. Ekscelencjo, księże biskupie, panie premierze, pani minister, pani poseł, szanowni państwo parlamentarzyści, koledzy samorządowcy. Proszę państwa, to jest dzisiaj wielki dzień dla Roztocza, wielki dzień dla regionu lubelskiego. Proszę państwa, w regionie lubelskim podejście do uzdrowisk rządu Platformy Obywatelskiej PSL-u, marszałka z PSL-u było, proszę państwa, takie, że uzdrowiska sprzedawano. Najlepszym tego dowodem jest uzdrowisko na Łęczu, które zostało sprzedane. A to uzdrowisko tutaj w Krasnobrodzie było przez wiele, wiele lat zaniedbane i zaniedbywane. I proszę państwa, pytanie, czy było przygotowywane do sprzedaży, zostawiam tutaj otwarte. Natomiast obecny rząd, obecny zarząd województwa lubelskiego na czele z panem marszałkiem Jarosławem Stawiarskim, ale również ogromna determinacja i zarząd powiatu z panem starostą Stanisławem Grześko na czele, postanowili, żeby to piękne, wspaniałe miejsce znane od XIX-XX wieku, jedno z najbardziej znanych polskich uzdrowisk, przywrócić mu świetność. I to, proszę państwa, się właśnie dzieje. Dzięki decyzjom polskiego rządu, dzięki decyzjom pana premiera, naszego lubelskiego premiera, pana Jacka Sasina, będzie możliwość startu tej bardzo ważnej inwestycji. Chcę państwu powiedzieć, że zarząd województwa lubelskiego chce przywrócić funkcje uzdrowiskowe regionu. Chcemy inwestować w uzdrowiska, bo uważamy, że oprócz oczywistych rehabilitacyjnych jakby plusów, to również bardzo ważna szansa dla rozwoju gospodarczego regionu, bo wokół uzdrowisk tworzą się nowe miejsca pracy, powstają inne uzdrowiska, piękny park zdrojowy w końcu przyciąga turystów. Proszę państwa, w ramach programu Polski Wschodniej 5 marszałków województw wschodnich walczyło i negocjowało z Komisją Europejską o to, aby pojawiła się możliwość dofinansowania uzdrowisk. Wynegocjowaliśmy na obecną chwilę 110 milionów euro dla 5 regionów Polski Wschodniej. Zarząd województwa lubelskiego złożył do tego programu jako projekt strategiczny tylko jeden projekt na 85 milionów złotych. I ten projekt to jest modernizacja sanatorium uzdrowiskowego właśnie w Krasnobrodzie, bo to tutaj są potrzebne inwestycje. Proszę państwa, trzeba powiedzieć jeszcze bardzo jasno i wyraźnie. Samorządy różnych szczebli, bo my znakomicie współpracujemy z panem starostą i z panem burmistrzem, ale proszę państwa, my bez pomocy rządu sobie nie poradzimy bez tego ogromnego wsparcia finansowego, jakie daje Polski Ład. Te środki finansowe, które płyną tutaj na Roztocze,
Ich efekty widzimy już dziś. Wreszcie drogi, które kilkadziesiąt lat czekały na to, aby tutaj je zrealizować, są realizowane. I ogromna prośba, ja bardzo dziękuję również za tę deklarację, ogromna prośba do pana premiera, do pani poseł, do państwa parlamentarzystów o wsparcie Roztocza, wsparcie ziemi zamojskiej, wsparcie modernizacji tego pięknego miejsca, bo to może stać się perła uzdrowiskowa na miarę Polski, ale również szerzej, na miarę europejską i będziemy robić wszystko my ze swojej strony, aby tak się stało. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Wszystkich szanownych państwa sygnatariuszy aktu zapraszam do wspólnego zdjęcia. Zapraszam. Serdecznie dziękujemy. Szanowni Państwo, bardzo cieszymy się, że Państwo w tej chwili wmurowujecie ten akt lekcyjny. Ja chciałem Państwu serdecznie podziękować za ten udział. I drodzy Państwo, Krasnobród faktycznie, my nazywamy to perłą Roztocza, a sanatorium to jest taka perełka. Cieszy nas to, że dzisiaj pan premier nas zaszczycił i tak szlachetne władze, pan minister, pani poseł, państwo posłowie Parlamentu Polskiego, pan senator, jego ekscelencja, ksiądz biskup, bo my zawsze jesteśmy związani i z pomocą i błogosławieństwem Bożym możemy realizować te zadania. Ale chciałbym powiedzieć, że pierwszą osobą, która tutaj była i otworzyła to sanatorium, był prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Ignacy Mościcki w 1934 roku. Cieszymy się, że nowy rozwój sanatorium jest udziałem pana premiera Jacka Sasina. Za to serdecznie, serdecznie dziękujemy. Ja jak byłem u pana premiera kilkakrotnie, męczyłem pana premiera o to sanatorium i panie premierze, ogromne podziękowania od nas wszystkich, od samorządu, od wszystkich mieszkańców Zamojszczyzny, że możemy realizować tak wspaniałe to przedsięwzięcie. Serdecznie, serdecznie dziękuję wszystkim. Pan premier się nie czuje, to będziemy męczyć dalej. Dziękuję bardzo. Koniec.
Ten mikrofon jeszcze. Drodzy Państwo, wiem, że Pan Premier musi odjechać, ale kto z Państwa może, myślę, że Pan Minister zostaje, pokażemy Państwu sanatorium i serdecznie zapraszam wszystkich do obejrzenia, do zwiedzenia. Tutaj są te plansze, które mówią o tym, jak to będzie wyglądało w najbliższym czasie. Także serdecznie Państwa proszę, Jego Ekscelencję księdza biskupa o pozostanie księży, żeby tu zostali. Pokażemy Państwu te wszystkie obiekty sanatorium. Nikt tego nie ruszy, proszę Państwa. Brawo! Dziękujemy bardzo.